Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w piątym odcinku z Risen 3 Władcy Tytanów, rozdział pierwszy, Stara Świątynia. Wczytujemy sobie już postępy i wybaczcie, że przy nagrywaniu nie miał włączonego mikra, ja w ogóle tego nie wyczułem, nie wiem jakim cudem to się stało. Teraz mnie słychać idealnie wręcz. Więc tu nie będzie już większych problemów, miejmy nadzieję. Ostatnio żeśmy skończyli właśnie w tym miejscu. O, jakie spadki FPS-ów na chwilę. Dobra. I tak, teraz trzeba będzie z powrotem użyć tego czaru lotu papugi. Albo zaskoczyć, jeśli wolimy. Właśnie, wolałbym się zawrócić. Jeśli by to dało radę. Może najlepiej jakbyśmy skorzystali z tego czaru. Dobra. I sobie teraz lecimy. Po prostu wrócimy się. O, 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 o. No, dobra. Już tu jesteśmy. Tutaj pominąłem noża. Jest nóż. Którego zapomniałem wziąć. I jeszcze jest jedna placówka, do której chciałbym się przejść. Tam widziałem, bo właśnie dobrze, że z tego skorzystałem, kiedy nie miałem włączonego mikra, że mogłem zobaczyć to nagranie i przy okazji zobaczyć, czy czegoś nie pominąłem. I w sumie to mi pomogło bardzo, bo teraz przynajmniej będę mógł się wrócić tam, gdzie jeszcze nie byłem i przeszukać to miejsce. I to mi pomogło, muszę przyznać. O, właśnie. Tutaj nie byłem jeszcze. Tutaj chcę zobaczyć to miejsce, właśnie. No. Czy kogoś tutaj nie ma, czy czegoś? O, coś tu chyba było. Albo mi się zdaje. Nie, bo teraz jesteśmy sami. Nie ma naszej siory. O, tu mamy skarb. Możemy go wykopać. Mamy łopatę, to możemy to wykorzystać. Czyli łopata będzie przydatna. I nie warto jej sprzedawać. A, też 3 razy. Okej, okay, mamy achievementa plus 100 do chwały. Jakiś skarb. Co w niej będzie? 1080 sztuk złota. O rany. I kolejny achievement, fajnie. Czyli taki skarb był, że nas wzbogacił. O, kolejne żarcie. Czyli to co dla nas jest najlepsze w sumie. Dobra, tu coś jest, łopata, a weźmiemy. Taką drugą to już na sprzedaż wystawimy prędzej. Nie potrzeba nam kilku łopat. Bierzemy wszystko, co nam się należy. Ale fajnie, my już chyba w ogóle jesteśmy bogaci. Gdzie nam pisze, ile mamy tego złota? Chciałbym wiedzieć, gdzie jest nasza ilość złota. Jak znajdę... To będzie fajnie. Szukamy dalej. Fajnie, że nam nie pisze nigdzie ile mamy już tych sztuk złota. Szkoda. Postać. O, tu mam 1878 sztuk złota. No, no, no. To nie jest naprawdę już tragicznie. A wręcz kurde, no po prostu tutaj, o, ripostę możemy się nauczyć. O, to by się przydało. Tylko tutaj jest do wydania 1000 sztuk złota, to się muszę zastanowić. Kurde, musiał mnie w szyję komar ugryźć, no to jest cholera. Denerwujące. Tancerz ostrzy. Atakujesz przeciwników gradem ciosów, zwiększa się twoja szybkość ataku. Kurde, no trzeba wybrać. Łowca cieni. Walcząc z demonami. Kurde, no jest tyle tego. Zguba nieumarłych. Z pająkami. Z morskimi istotami. Gildia piraci Wudu. Dobra, to mamy łowca pająków. Z pająkami, większy damage. Ale to moment. Ale to mamy walkę wręcz. Broń dystansowa, tu jeszcze trzeba przeżyć. Obrażenia krytyczne, o. Fajnie. Strzelby, kusze, sztylety, muszkie. O, to tu będzie muszkietami można strzelać. O kurde.
No to fajnie, rusznikarz. Kurde, nie no, zarąbiście. Fajnie, nożownik. Kurde, no, super sprawa, no. Tu szukamy jeszcze innych łyczek dla kurażu. Aha, środki przeciwbólowe. Ale drogie są te zdolności, trzeba przyznać. Żarłok. O, to by się przydało. Żarłok. Tylko 1000 sztuk złota. Nie, to muszę się zastanowić. Tu już są droższe zdolności. Być lęk tak wielki, że ludzie sami starają się nie wchodzić ci w drogę. Poziom na poziom. Fajnie, fajnie. Wpływ, zastraszanie. Kurde, no muszę się zastanowić, bo jest tyle tych zdolności. Myślistwo. Lecz swoje jedząc surowe mięso. Nie, to mi szczerze mówiąc nie będzie potrzebne. Dwukrotnie. Mięso demonów. Kurde, czyli takie gówniane zdolności. Ale niekiedy potrzebne. Bogatsze skórowanie. No patrzę, jest mnóstwo. Mnóstwo tych zdolności. Złodziejstwo. O. Złoto usty. O, targowanie się. O! Tą zdolność mogę wykupić. Tylko jak teraz? Jak się teraz to kupuje? Nie, coś tu nie czaję za bardzo. O co kaman? Dlaczego ja nie mogę tych A moment, pokaż zdolności. A, bo my ich nie możemy, dobra. A, bo to nas ktoś musi nauczyć. Dobra, trochę żeśmy spędzili czasu przy zdolnościach, ale niektóre są ciekawe, no, trzeba przyznać. Dobra, tak czy inaczej, ja stąd bym się już zbierał. Tu się wzbogaciliśmy 1000-krotnie. I mówiłem, ominąłem miejsce, w którym się ukrywało 1080 sztuk złota. I dobrze, że ja to zauważyłem. Bardzo dobrze wręcz bym powiedział. Dobra, teraz może nieco byśmy się zawrócili i kierowali się w stronę już właściwą, czyli do samej wielkiej świątyni starej, w której ukrywają się pewne skarby. No, może nieco jeszcze przebiegnij się. Jak będziemy na miejscu, to ja to sobie zapiszę. Nie, bo to aż kurde. Nie no, opłacało się tam pójść. Jak dla mnie. Dobra, teraz sobie schodami pójdziemy. Będzie lepiej. Dobra. I teraz możemy tutaj sobie save'a walnąć. Okej, okay, dobrze. Sprawdzę jeszcze dla pewności, czy czegoś nie pominąłem. Wiecie, nie lubię, jak coś mi się wymyka. Właśnie ostatnio mi się wymknął nóż i 1080 sztuk złota. Ale złoto, jakbym ominął złoto, to byłaby to dla mnie największa strata. Tak szczerze mówiąc. Więc z drugiej strony nawet dobrze, że udało mi się trochę pomyśleć i wykorzystać to. Tu byłem w ogóle? A, nie byłem, właśnie. Mi tu nie pasowało coś. Dobra, nóż, laleczka udu, kieliszek. Coś jeszcze? No, wszystko znajdę. Wszystko. O, sakiewka ze złotem. No mówię wam, jak będziemy w mieście i handlowali, przy handlu będziemy, to po prostu złotem aż będzie od nas kipiało. Dobra. Oho, okej. No to teraz możemy się już zająć tą starą świątynią. W końcu wręcz. Tu była gdzieś Patty. Albo mi się zdawało. I have no meat to roast. A, to dobrze. To już nie ma co smażyć. Tu nasza Patty czeka.
Later, maybe. Okay. Excellent. Now let's see what's here. Great. No, I'm sure that's not even half of what you can find here. Do you really think there's some great treasure hidden in that old temple? Just wait. Soon we'll be rolling in gold. Aha. Spoko. Ale zanim tam dotrzemy, to wolałbym jeszcze nieco te krzewy pozbierać, bo lubią się tutaj ukrywać takie rzeczy. A mnie to nie może ominąć. Zjedzmy sobie coś, żebyśmy mieli full HP. Dobra, no przejdziemy się. Co nieco sprawdzimy. Coś znajdziemy, to weźmiemy. Fajnie, fajnie. Cały czas jakieś roślinki, a one są przydatne, no. Nie wiem, zależy coś, czego się będziemy uczyć w tej grze. Bo to od nas będzie zależało. W czym się będziemy szkolić najbardziej. Tak naprawdę powinniśmy wszystko ćwiczyć. No ale to właśnie decyzja jednak zależy od nas. Ale fajnie, wskoczył se tutaj. Ale nie, tu trzeba przyznać. Tutaj wskoczył nawet nieźle. O, tutaj mam owoce maki. Bym to ominął. Teraz tu się przejdę. No i powiem wam, że seria się u mnie przyjmuje jak najbardziej pozytywnie. Tylko jakiś jeden niechciany hejter mnie tutaj szkaluje łapką w dół, ale i tak mnie to nie rusza. Pod vlogiem dostałem 27 łapek w dół, no to kurde, co mnie taka jedna łapka wzruszy. Dobra, aha, szukamy. Wszystkiego można tu znaleźć. Dobra. O, dobra. Ło, ty. Ty, taki agresor z ciebie. Patrz, nie da mi w ogóle dojść do ciosy. O, teraz idzie. Jebci. A, taki był kozak. A, dobra. Poko zaczął trochę, ale nie na długo, szczerze mówiąc. Wodny jaszczur. Ciekawe. A, tu wężowy korzeń. Ktoś jeszcze? Co to? Skalny kryształ, o, fajnie. Pewnie będzie coś wart, zaraz sobie sprawdzimy w sumie. W ekwipunku, łup. Skalny kryształ, gdzie to będzie, jest. Nic nie warte. Ma jakąś magiczną moc. Ale nic nie jest warte, to szkoda. Czekaj, da się przejść przez wodospad? Aha. Widzieliście, co przez chwilę się ze mną działo. Trochę dziwnie. Dobra, musiałem przeskoczyć przez to. Ło! 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 Trzeba być uważny. Poszło. Zjedz sobie coś. Aligatora przeszukamy. Dobra. Trochę nas pogryzł, ale szczerze mówiąc, dużo mu to nie dało. A to coś znajdziemy? Też coś za bardzo nie widzę. Kurde, przy wodospadzie są większe spadki FPS-ów. Tak teraz zauważyłem. Ale to chyba jest normalne. Albo i nie. Dobra, czyli tutaj już wszystko mamy, co nam trzeba było znaleźć. Tu jeszcze sprawdzimy. Co nieco miejsca wodnego. Może coś. O, chyba coś było. Mogłem to ominąć. Albo i nie. Dobra, szukamy dalej. O, czaszko kwiat. Ja już rozpoznaję powoli roślinność i tak dalej, więc nic mi już tu prawie nie jest obce. Tylko tak, trzeba być ostrożny. To najważniejsze. W każdej grze. Czy to RPG, czy to horror, zawsze trzeba być ostrożny. Ło, ło. Tu trzeba uważać, żebyśmy się nie pozabijali. That was him again.
The ghost captain. But how can that be? What does it mean? Maybe I'll find the answer in the old temple. Kurde. O, ten facie nas prześladuje. Jak dla mnie to nie jest normalne. No ale trzeba to zbadać w końcu, no nie? Dobra, to chyba będzie możliwość wspinaczki, jak zakładam. No właśnie. O, i fajnie, fajnie się wspinasz. O, ten jest ty kwiatek. Coś tu jeszcze? Nic. A tutaj... Nie, fajnie się wspina, nie najgorzej. Walnijmy save'a. Okej, okay, spoko. I teraz można iść. Coś tu mamy? Nic. O, i tu teraz by się przydała pochodnia. Gdzie mamy pochodnie? Pochodnia. Przedmioty to powinno być. Jest, pochodnia. Okej, okay, no i teraz mamy pochodnie. Najlepiej jakbyśmy szli wolnym krokiem. Ale tu trzeba opuścić pochodnie, kiedy musimy walczyć ze szczurami. Dobra. Już, już, możesz podnieść tą pochodnię. Szczur nam tu się buguje i to w cholerę. Ale mu się teraz duszka fajnie wibruje. Ojej, ty biedaku, już nie chcę się na ciebie patrzeć. Kolejny szczurek. Tu jakieś sztylety do rzucania znowu są. Nam się mogą przydać na przyszłość. Coś tu mamy jeszcze. Tu jakiś pirat martwy. Ciekawe. Coś jeszcze? Koleś miał sztylety i nie potrafił ich wykorzystać. Współczuję mu. Dobra, idziemy, idziemy. Wolnym krokiem. This is the way to the temple. Dobra. To idziemy wolnym krokiem, żeby to fajnie wyglądało. Żeby był ten klimat. Grzybek ducha. Co my tu mamy dalej? Dobra, szczurek. Okej, dobra. Już taki kozak się nie zrobił. Dobra, fajnie, że tą pochodnię można w ogóle podnosić. Dobra. Tylko szkoda, że on nie walczy z tą pochodnią. I to mnie trochę drażni. Ale no cóż poradzić. Trochę mamy znowu tych sztyletów. Nazbieramy się tego. I nie wiem, czy nam się w ogóle przydadzą, ale jak nie będziemy mieli ammo w pistolecie, to no, sztylety zostają naszą ostatnią nadzieją na broń dystansową. Dobra, tu widzę, że same pustki. Nic tu nie ma takiego szczególnie ważnego. Więc chyba możemy sobie w sumie odpuścić. I mogę iść takim nieco szybszym sprintem. Chodem. Dobra, co my tu dalej mamy? O, coś się sypie. Zaraz to wyżej idziemy i same szczury tylko na razie. Dobra. O? To jest ślepa uliczka, czy to już tutaj? Bo nie wiem, jak to jest już z tym. A, mam jakiś przycisk. Proszę, coś jeszcze? Tutaj należy, by złoto się paliło bez jaj. No trochę to już koleś musiał być stuknięty, żeby wrzucać złoto do ognia. Dobra, tu mamy jakiś przycisk. To wykorzystajmy to. A, tą maskę żeśmy włożyli. O! Nasza siora ta będzie mogła przejść. Chodź siora, chodź siora. O, i teraz do nas dołącza automatycznie. To fajnie. What took you so long? The temple's dangerous. We need to get going. Dobra, teraz tu jeszcze sprawdzimy to miejsca. Czegoś tu nie ma. O, surowe rybki. Ciekawe, czy się ogień zgasi. Aha, dobra. Czyli brakuje znowu logiki gry, że ogień nie gasi się pod wpływem wody. Taka banalna rzecz, a nie potrafili nawet w trzeciej części tego zrobić. To trochę lipnie, ale co poradzić. Zajzajer? Aha, dobra. No, zawsze warto się rozejrzeć wszędzie, bo właśnie takie pierdoły się znajduje. Które potem można sprzedać albo je wykorzystać. Tu coś jest, jakaś roślinka.
Nic, dobra. Chodź, Patka. Trzeba przeszukać tą starą świątynię do reszty. Dobra. Tej, teraz coś nam się pootwierało tutaj. Zaraz. Chyba teraz trzeba iść tutaj. O ile się nie mylę. No to chyba tutaj. Ale w sumie zapiszę sobie i potem sprawdzimy. Dobra, chodź już. O, dobrze, idziemy. To w sumie fajnie. No i tu mamy już, widać, piratów. Dobra. O, jacyś wojownicy. Jebi mi siory. Ale fajne wykończenie. No nie ma co. Dostał ten wojownik. Kurde. Najpierw gardełko podrżnięte, a potem wbijanie. Bezwzględne. Coś jeszcze? Jakieś goldy? O, jakiś stary miecz. Zawsze na sprzedaż pójdzie. Potem kolejny stary miecz. Kapitan Rawlings. A któż to jest? Here lies Captain Rawlings, an old adversary of Admiral Alvarez. So, our admiral has one less enemy. He must have been looking for the same thing as us. The vast treasure of the Crab Coast. I guess the temple didn't intend to give up its riches easily. How long are we going to hold out before suffering the same fate? Does Admiral Alvarez actually know we're here? No. So you haven't told him? Oh, come on. He doesn't need to know everything. I don't want to share the treasure with him. It's our lives we're risking here. Are you getting cold feet? This place gives me the creeps. There's something not quite right here. We should have found something ages ago. A clue, a sign. Nie wiem, co ty mówisz, ale się za bardzo rozproszyłem tobą. I'm not sure if I still want to. So you be careful. Dobra, kurde. Dobra, to jeszcze tego wojownika przeszukać. Sama kość. A gdzie ta pochodnia? Nasza. Gdzie ta pochodnia? Gdzieś ją puściłem. Ty nie gadajcie, że ta pochodnia nam zniknęła. No nie gadajcie. O, fajnie, straciłem pochodnię. Wspaniale wręcz. No nie, no cudnie, cudnie. Nie mamy pochodni teraz. Ale możemy sobie przeszukać jeszcze ten grobowiec. Właściwie świątynię. No nie grobowiec, ale... A, no to żeśmy stracili pochodnie. Fajnie, fajnie. No nie ma co. O, jest. Kurde, ja już się tu zgubiłem całkowicie. Tak po części. Ale kurde, idzie się zgubić. To moment, to teraz jak tu pójdę? You can go there by yourself. A, ona tu na mnie będzie czekać. O kurde! Kurde. Czekaj, chyba będę musiał przez to przeskoczyć. Tak przeskoczyłem na chwilę. O kurde, bo coś mnie ciulnęło i to było widoczne. Jak tak, to będę robił uniki momentami. Kurde, znowu jakieś typo. O ty. Ładnie. O, tu jakiś grobowiec. A, sprawdzimy. O, kości. Czyli to, co w sumie zwykle. Co my tu mamy? Jeszcze złota, złota. A coś jeszcze? Ja coś widziałem. Tylko chyba by mnie to ominęło. O, dzbany. Też mogą być. O, stary miecz. Właśnie. O to mi chodziło. Że coś by tu ominęło. Jesteśmy ustatkowani, to całkowicie. Tu znowu złoto. Jeszcze złota. Gdzieś jeszcze coś? Dobra. O kurde, a! Dobra. Już nie będziesz mi tu kwiczał.
Jakieś skalne gówno mi tu będzie atakować. Ja im dam. Dobra, otwieramy ten grobowiec, sarkofag. I co w nim jest? Rytualny eliksir. Aha. Dobra, i trochę złota. No to fajnie. O kurde, a cóż tu za spadki FPS-ów, takie brutalne trochę. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, przeszukaliśmy sarkofag. Znowu jesteśmy wzbogaceni i ustawieni. Dobra, to teraz stąd wychodzimy. I teraz... O kurde! O szty w życiu! Tutaj w sumie... A ja bym tam spadł? Czekajcie, sobie zapiszę. Gdzie ja mam swój własny zapis? Tutaj spróbuję tam spaść. A wyrąbane. Ała, ała. Dobra. Coś tu jest. Dlatego, żem zszedł, ale użyłem Quick Time Eventu. Bo nie chciałem na takiego debila spaść, tylko po prostu chciałem być gotowy, żeby tam spaść. Bo wiedziałbym, że coś tu jest. No właśnie, drzewoplot. I coś nowego poznaję w sumie. Aha, dobra. Coś jeszcze? Czy nas już tu nic... Dźwignie jakaś. Aha. A, nasze wyjście. Spoko. To nawet fajnie. Dobra, tu jest ten niebieski kryształ. Dobra, czyli teraz musimy w tą stronę pójść. Ale fajnie się świeci ten kryształ, nie ma co. Dobra, to jesteśmy teraz tutaj. O, chyba jest nasza pochodnia. Nie. Zdawało mi się przez moment. Jeszcze to złoto podnieś. O, dołącza się już do nas z powrotem. Dobra, to w sumie tu już byłem, tam już byłem. O, czekaj. A tam byłem? You can go there by yourself. Dobra, tu byłem, tak. Bo to właśnie tam spadałem. I'm back. A tutaj... A tu jest droga powrotna, dobra, to już... już jestem zorientowany w tym terenie. To idziemy dalej. Może byśmy nieco już przysprintowali bardziej. A tu jeszcze chyba nie byłem. You can go there by yourself. Dobra, ona tu poczeka. Nie, byłem już, no to kurde... Jakie to jest momentami nieogarnięte. Ale co poradzić? Idziemy, idziemy. O, coś bym wziął. Jakieś pudełko właśnie. No to trzeba wszystko brać. Jak coś nie wezmę, to po prostu... No właśnie, widzicie. No ja muszę mieć dobre oko, bardzo. No, bystre oko. No i widzicie, nawet już jest taki krzew o nazwie bystre oko. Ciekawe, co nam daje. Chyba więcej tej widoczności. Każdy grosz się przyda. Dobra, coś jeszcze? Ominąłem. Czy aby na pewno wszystko już wziąłem? You can go there by yourself. Dobra, chodźmy już. Bo ja zaraz oszaleję. Chodź. To idziemy w tą stronę. No i tak, tu już na 100% nie byliśmy. Więc coś tu się może znajdować. Dobra, chodź dalej. Dobra. Mamy most. Cutscenka. Jak miło. O kurde. A cóż to zielonego? Oluju. O kurde. Jakaś morda. Ty jakieś kurde brzydkie kaczątko. Czekaj. No, come on. O, ogary. Chyba raczej piekielne nie ogary. Dobra. Już ci pomagam. Dobra, poszło. And just look at the cave.
I don't fucking know. I've never seen anything like this before either. I don't like this. What's up, sis? You scared? Come on, we're the greatest pirate captain of all time. Father would never pass on something like this, and neither will we. There's something strange here. Let's explore. Be careful. We don't know what's ahead. Dobra. Tu już skończymy odcinek przy tych ubitych piekielnych nieogarach. Tam chyba się nie dostanę nawet, więc się nie staram. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie 5. odcinka z Risen 3 Władcy Tytanów. Otworzyła nam się jakaś czaszka i wyleciały dwa piekielne nieogary. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, do następnych odcinków z tej gry. Yo!